Amerykanie zawsze mówią, walczymy w nocy i w dzień odpoczywamy, śpimy. W Iraku właśnie ja nie pamiętam działania, żebyśmy my z Amerykanami wychodzili w dzień. Zawsze w nocy. Bo tak tylko, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, my nie mamy 11 grup lotniskowców, gdzie jeden dzień takiej grupy kosztuje podatnika amerykańskiego no około 5 milionów dolarów. Nie jest tak, że my dadzą nam guzik, joystick i my tam sobie tym znacznikiem najedziemy na jakiś cel i srób. No nie, nie, nie. To tak nie działa. Która to firma produkuje nanosatelity wyposażone w radary SAR-owskie, ma swoją, podkreślam swoją, konstelację 23 satelit już strzelonych w przestrzeń kosmiczną. To jest polska firma. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. A ja, drodzy Państwo, dostałem dzisiaj prezent od zaprzyjaźnionej z nami firmy Hammer, nowy telefon Iron V. Jak wiecie, jestem fanem marki, bo telefony Hammer są super wytrzymałe. Wow. No, ten wygląda tak. Jak zawsze, wszystkie certyfikaty, jest pyłoszczelny, odporny na uderzenia. I, drodzy Państwo, nowość, telefon Iron V jest wyposażony w noktowizję, więc możecie nagrywać filmiki na przykład w trakcie, nie wiem, eksploracji jaskiń, nocnych wypraw i eskapad. Ale nie jest to tylko telefon dla komandosów, świetnie się sprawdza również w trakcie codziennego użytkowania. Super design. No, już się nie mogę doczekać, aż wypróbuję. Także bardzo dziękuję Hammerowi za wysłanie mi tego telefonu i ten fajny prezent. I kod rabatowy znajdziecie Państwo w opisie. Specjalny kod rabatowy dla widzów Historii Realnej. A moimi Państwa gościem jest pan generał Jarosław Kraszewski. Czołem, panie generale. Czołgiem, czołgiem. Witam Państwa. Były dowódca wojsk rakietowych, artylerii rakietowej. Także dzisiaj będziemy, drodzy Państwo, mówili o polskiej armii, o zbrojeniach, o sytuacji na Ukrainie, ale zacznijmy od czegoś pozytywnego, panie generale. Polska lekarka została porwana w Czadzie i uwaga, odbito ją, podobno Francuzi razem z siłami czadyjskimi specjalnymi, śmigłowce, strzelaniny, udało się ocalić ludzkie życie, także coś miłego na początek dnia. Nie, no ja w to w ogóle nie wątpiłem, że pani doktor zostanie uwolniona z rąk porywaczy dla okupu, bo jeżeli by tego nie zrobili ci, którzy tam są na miejscu, śmiem twierdzić, że nasze państwo no, wysłałoby tam najlepszą jednostkę specjalną świata, czyli 2305. No, oczywiście nie całą, bo nie ma takiej potrzeby i pewnikiem by to już zdecydowanie szybciej zrobili. Zaraz, 2305, proszę rozkodować. Grom. Okej, to jest, rozumiem, taki kod, jest, tak? Jest tylko jedna najlepsza jednostka na świecie, jest to JW2305 Grom. No dobrze, to chciałem też powiedzieć Państwu, no nie zdradzę wielkiej tajemnicy, Pan był w Iraku, panie generale, swego czasu w dywizji Centrum Południe. Tak. To była codzienna robota Wasza wtedy, tam odbijanie zakładników. No nie tylko, bo i też było łapanie z tak zwanej talii kart, którą stworzyli Amerykanie i po kolei poszczególne karty. Każda zmiana miała za zadanie no, doprowadzić do tego, że talia, no, nazwijmy to, była pusta. Ale największe wyzwanie mieliśmy zorganizowanie pierwszych wolnych wyborów w Iraku. No i to nam pokrzyżowało drugie powstanie Al-Sadra, więc działo się.
Oj tak, musimy się, panie generale, kiedyś mówić na osobną rozmowę o Iraku. Jak wiadomo, te wybory więcej zaszkodziły niż pomogły ze względu na strukturę etniczną Iraku. Natomiast już przechodzimy, panie generale, do rozmowy o Polsce, o Ukrainie. Tylko jeszcze krótko najważniejszy kciuk historii rannej dla widzów. Dziękuję, drodzy państwo, że oglądacie, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo. Zdrowa i pyszna dieta pudełkowa, która pozwoli wam zaoszczędzić czas. Wszystkie szczegóły pod spodem. I przypominam, że partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Hammer, producent super nowego telefonu, który właśnie dostałem, Iron. Też panu generałowi polecam. Odporny na wszystkie uderzenia. Panie generale, zaczynamy od znowu kolejnego newsa. Nie wiem, jak to w ogóle jest możliwe, może pan to wytłumaczy, ale Ukraińcy, kraj nieposiadający marynarki wojennej, zatopili właśnie kolejny okręt Rosjanom. Nazywało się Cezary Kunikow, numer boczny 158, desantowiec Ropucha zatopiony dronami. Zaskakuje to pana? Absolutnie nie. Ja z tego, co pamiętam, kilkakrotnie żeśmy rozmawiali, że Ukraińcy od samego początku powinni dążyć do tego, żeby razić cele na znaczących odległościach. No wtedy nie mieli do tego sił i środków. W tej chwili taktyka ukraińska się zmienia, niestety rosyjska też. I to się przenosi znacząco wszystko w wymiar powietrzny. No, ja rozumiem, jest to spowodowane między innymi tym, że mamy taką porę roku, a nie inną, więc te działania rzutów lądowych są troszeczkę utrudnione, jak nie bardzo utrudnione, więc jest to wymarzona pora do tego, żeby właśnie używać bezzałogowych systemów latających, dronów i raczej... Panie generale, ale tam też użyto, panie generale, przepraszam, że wejdę słowa, ale tam też użyto czegoś, co nazywa się dron Magura V5 pływające i to się chyba wbiło też w ten okręt. To jest w ogóle jakiś dronowy atak totalny. Wydarzyło się to na wodach Ukrainy. Trzy lata szefowałem spółką, która zajmowała się rozwiązaniami ICT dla zarządzania przestrzenią powietrzną dedykowaną dla dronów. Teraz siedzę stricte w przemyśle obronnym. Musimy się odzwyczaić, że dron jest nierozerwalnie związany tylko i wyłącznie z przestrzenią powietrzną, bo jest to już nieprawda. Już mamy drony, które przemieszczają się bardzo szybko po ziemi, atakują cele opancerzone typu bojowe wozy piechoty, transportery, nawet czołgi spod spodu. I takie drony, polska firma, nie będę mówił, bo zaraz zostanę posądzony o kryptoreklamę. Jest polska firma, która zrobiła taki pojazd, nazywa się Gnom. Jeździ 80 na godzinę, zasięg 500 metrów, wjeżdża szybko, eksploduje i w niszczeniu zgrupowań pancernych najważniejsze jest to, żeby je zatrzymać. Później artyleria już swoje zrobi. I trzeci obszar to jest też właśnie obszar morski, gdzie różnego rodzaju pojazdy, konstrukcje. I tutaj Politechnika Gdańska ma takie rozwiązanie. Ono nie jest jeszcze niestety wdrożone do użytkowania w siłach zbrojnych. Jest to dron morski, który imituje okręt. Może imitować okręt podwodny. Przychodzi moment, podpływa, przykleja się i detonuje. Kurczę. Ja może to jest niepopularne, co teraz powiem, ale zdradzę, że moim ulubionym aktorem jest Clint Eastwood i był taki film Pula Śmierci, przygody Brudnego Harry'ego i nie wiem, czy pan pamięta, że przeciwnik Brudnego Harry'ego miał właśnie taki samochodzik sterowany z bombą, który wjeżdżał pod samochody, eksplodował i Brudny Harry uciekał ulicami San Francisco. Więc rozumiem, że hollywoodzka fikcja na naszych oczach na polach bitwy się materializuje. Nie tylko, można to nawet kuriozalnie nazwać humanizacją, bo przecież wiemy dobrze, że do tego celu też były wykorzystywane psy bojowe, bo one by miały wciąż z ładunkami wybuchowymi. Teraz niekoniecznie trzeba robić to za pomocą właśnie tych biednych zwierząt, moich ulubionych, a robić to za pomocą maszyny i to maszyny, która działa w trybie autonomicznym. No właśnie, dodam, że oni tak to robili, Sowieci, że karmili psy pod czołgami i one już jak pies Pawłowa, jak widziały czołg, to leciały, no a miały na plecach bombę. Ja tylko dodam, drodzy państwo, że ten okręt Ropucha, który poszedł na dno w pobliżu miejscowości Alupka, był zbudowany w Gdańsku, co ciekawe, i
patron tego okrętu, Kunikow, zginął, drodzy Państwo, 14 lutego 1943 roku, tam poległ na froncie, w związku z tym dokładnie w rocznicę śmierci patrona Ukraińcy to zatopili. Jest taka tabelka, którą teraz Państwu pokażemy, już duża część statków floty czarnomorskiej została uszkodzona, podpalona, zatopiona, między innymi pociskiem ziemia... Okrętów, przepraszam, śmigłowce i okręty. Ale to jest chyba, panie generale, już zaraz przejdziemy do spraw lądowych, no chyba jakiś jednak ewenement, że wszyscy skazywali Ukrainę na porażkę w tej wojnie morskiej przynajmniej, a tutaj robią takie flocie czarnomorskiej psikusy. No, Ukraińcy, jak widać, zaczęli stosować tą samą metodę, co Federacja Rosyjska, zaczęli przywiązywać się do dat, bo Rosjanie są szczególnie przywiązani do dat i lubią spektakularyzm, który jest związany z jakąś określoną datą, rocznicą czy czymkolwiek powiązanym właśnie z kalendarzem. Ukraińcy zaczęli stosować to samo. Ja swoją drogą polecam też, żeby Ukraińcy zaczęli stosować metodę prowadzenia tych najważniejszych działań bojowych w nocy. To będzie dla nich też klucz do sukcesu. A dlaczego? No, nie wiem, czy powinniśmy tutaj rozmawiać na tym kanale otwartym. Dlaczego? Po pierwsze, wiemy wszyscy, że w dobie przenoszenia walki w przestrzeń powietrzną, kosmiczną, ruch wojsk jest znacząco utrudniony do maskowania. Ukraińcy z racji tego, że rozbudowali sobie różnego rodzaju pododdziały, nazwijmy to quasi specjalne, dywersyjne, które się zajmują taką działalnością, no powinny gros swoich działań wykonywać właśnie w nocy. Czujność jest inna, widoczność jest inna, ruch jest skryty. Jeżeli ma się dobrą termowizję, ma się dokładne położenie obiektu, który chce się atakować, lepiej jest to robić w nocy. Amerykanie zawsze mówią, walczymy w nocy i w dzień odpoczywamy, śpimy. W Iraku właśnie ja nie pamiętam działania, żebyśmy my z Amerykanami wychodzili w dzień. Zawsze w nocy. No tak, czyli noc jest sojusznikiem nowoczesnego żołnierza. Ja tylko dodam na koniec, że Ukraińcy, mówi pan o poczuciu humoru, o datach, napisali tak w swoim oficjalnym komunikacie po zatopieniu tego okrętu. Ryby z Morza Czarnego na pewno posmakują w sałatce Cezar. No dobrze, przechodzimy do głośnego wywiadu, którego udzielił pan, panie generale, rozgłośni RMF FM. Trafiło to do mediów, między innymi Rzeczpospolita na swoim portalu umieściła wysoko pańską wypowiedź. Wielu ludzi zaskoczonych, ja zacytuję, w przeciągu kilku lat Polska zapewne według pana będzie miała albo powinna mieć arsenał jądrowy. Czy rzeczywiście myśli pan, że to się może zdarzyć? Wie pan, ja powiedziałem to nie to dlatego, żeby wywołać jakąś dyskusję publiczną, tylko szereg argumentów za tym przemawia. Zasadniczy argument jest taki w kontekście chociażby słów Trumpa. Ja nie mówię tutaj o tym, co powiedział o Rosji, tylko o tym płaceniu za bezpieczeństwo, de facto płaceniu, wywiązywaniu się z deklaracji ze szczytu w Newport w 2014 roku, gdzie to właśnie NATO podjęło jednogłośnie decyzję i zobowiązanie, że do końca 2024 wszystkie państwa osiągną poziom minimum 2% PKB wydatków na obronność. Ciężar NATO przeniósł się w perspektywie lat z Niemiec, z tej flanki niemieckiej, nazwijmy to tak, na naszą flankę. Na naszą flankę wschodnią i tu bardzo dobrze, że stworzono inicjatywę bukaresztańskiej dziewiątki, bo to właśnie to jest ten pas, gdzie w najbliższych latach te państwa bukaresztańskiej dziewiątki, w mojej opinii, na nich będzie spoczywał najważniejszy ciężar, czyli jeżeli wiele ośrodków podejmuje wysiłek
analityczny i przewiduje, że w tej perspektywie 3 do 10 lat może nastąpić inwazja Federacji Rosyjskiej, no minimum na państwa bałtyckie, to właśnie musimy tu skupiać swój wysiłek i NATO tu skupia swój wysiłek i Amerykanie też skupiają tu swój wysiłek, przenosząc gros sił z obszaru Niemiec, bo tam przecież jest kilkanaście dużych ośrodków, w których w większości byłem, między innymi cała baza szkoleniowa 7 Armii w Grafenwehr i Hohenfels niedaleko Norymbergi, z całą aparaturą do prowadzenia działań w wirtualnej rzeczywistości, to teraz będzie spoczywało na nas. Więc my, NATO widzi, świat widzi to, że państwa flankowe, w tym przede wszystkim Bałtowie i Polska, no my znacząco przekroczyliśmy 2% PKB. No ja wiem, że zaraz ktoś powie, no te nasze 2 PKB ma się nijak do 2% PKB Stanów Zjednoczonych, czy nawet obecny poziom wydatków u nas tam 30 miliardów dolarów w zakrągleniu ma się nijak do 860 miliardów dolarów w Stanach Zjednoczonych. No tak, tylko szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, my nie mamy 11 grup lotniskowców, gdzie jeden dzień takiej grupy kosztuje podatnika amerykańskiego no około 5 milionów dolarów. My dopiero budujemy potężne lotnictwo, budujemy potężne wojska rakietowe i artylerię, budujemy duży, chyba najsilniejszy, nazwijmy to, zagon pancerny w Europie. Proszę zauważyć, że jesteśmy jednym z nielicznych państw, który posiada w swojej strukturze dywizję i jest w stanie te dywizje wydzielić do działania. Przykładem jest Korpus Szczeciński, który jest w strukturach sił NATO i my mamy tam afiliowaną 12. Dywizję Zmechanizowaną razem z niemiecką dywizją. Poza tym jest niewiele państw, które są w stanie taką ilość wojsk dedykować do działań połączonych, działań sojuszniczych, czy nawet działań w ramach grup bojowych Unii Europejskiej. Więc ja odczytuję słowa Trumpa, prezydenta Trumpa, te, który powiedział w pierwszej części: ludzie, opamiętajcie się, obudźcie się, żeście sami się zobowiązali do tego, że osiągniecie ten pułap, a nie osiągacie. Mało tego, że tego nie osiągacie, to jeszcze niewiele macie w swoim arsenale. No zabrakło tam, popatrzcie na Polaków i na Bałtów, no, na Słowaków. Porobili, no wiadomo jest, że bo tam w niektórych komentarzach ktoś mi tam zarzuca, że gdzieś tam ktoś czegoś nie ma. Nie wymieni się wszystkiego od razu. Nikt nie wymieni 300 tysięcy mundurów, nikt nie wymieni 300 tysięcy hełmów. To się dzieje metodą harmonogramu i są jednostki te najważniejsze o najwyższym stopniu ukompletowania i te są w pierwszej kolejności wymieniane. W ostatniej kolejności są niestety jednostki, które mają najniższy poziom ukompletowania. O szczegółach nie będziemy rozmawiali, bo to są informacje objęte klauzulą poufności. Więc dobrze, panie generale, atom, bo to mnie strasznie intryguje. Teraz dochodzimy do clou programu. W mojej opinii, jeżeli Federacja Rosyjska pozwala sobie, bo znamy wszyscy, którzy się tym interesują, wiedzą, że w Kaliningradzie jest zgromadzony dość duży potencjał Iskanderów. Moim zdaniem on został przeniesiony już na inny teatr, natomiast no, Rosjanie sprytnie posługują się tak zwanymi decoyami, czyli dmuchańcami popularnie zwanymi, które perfekcyjnie imitują realne wyrzutnie. Natomiast najważniejsze jest to, że, panie redaktorze, szanowni państwo, my tak na dobrą sprawę nie mamy dokładnej wiedzy, ile pocisków tej taktycznej broni jądrowej dedykowanych do Iskanderów znajduje się w obwodzie kaliningradzkim. Więc jeżeli Federacja Rosyjska żongluje sobie taktyczną bronią jądrową, ja wiem, że teoretycy wojskowi powiedzą, że taktyczna broń jądrowa została wymyślona właśnie po to, żeby być takim straszakiem w ewentualnych konfliktach i tak naprawdę nikt jej nigdy nie użył. Federacja Rosyjska pozwala sobie dwukrotnie, raz w 2014 roku, później w 2022 na tak zwaną operację specjalną, która jest no, moim zdaniem pełnoskalową wojną
i to przy granicach NATO, jest to w porządku. Natomiast cokolwiek my robimy, już jest nie w porządku. Ja uważam, że Polska przez ten czas od 1999 roku dała dość dowodów na to, że jesteśmy bardzo takim wiarygodnym członkiem NATO. Jesteśmy członkiem NATO, który dynamizuje procesy chociażby modernizacyjne, podjął decyzję o absolutnym pozbyciu się sprzętu postradzieckiego i wejściu w to uzbrojenie, nazwijmy to ustandaryzowane w NATO, chociażby kalibry artylerii, czołgów i środki łączności, etc., etc. Zdecydowaliśmy się na zbudowanie potężnego arsenału rakietowo-artyleryjskiego. Będziemy budowali za chwilę elektrownie jądrowe, więc moje pytanie jest, jaki jest powód, dla którego byśmy nie weszli w nuclear sharing? Ja absolutnie nie mówię, że my mamy zaraz zbudować sobie potencjał i tu będziemy trzaskać głowice jądrowe jedna po drugiej. Nie, jeżeli prezydent Francji Macron deklaruje, że może użyczyć swojego potencjału, to w mojej opinii my powinniśmy się stać beneficjentem takiego użyczenia, bo jesteśmy krajem przyfrontowym, a może i nawet i frontowym, bo przecież gros logistyki i wsparcia logistycznego dla Ukrainy dzieje się tu u nas. No właśnie, to jest ten najbardziej interesujący. To ta moja teza, że za kilka lat powinniśmy stać się tym, którzy po pierwsze już dźwigamy ciężar bezpieczeństwa Europy, a żeby to było realistyczne i mocno wiarygodne, powinniśmy być beneficjentami nuclear sharing. Dobrze, panie generale, to ja tylko chciałem powiedzieć, że no właśnie, są dwie możliwości, jak tą broń można by pozyskać. Samemu zbudować, jak Izrael, po cichu, no a dwa, to wejść w program nuclear sharing. No nie da się ukryć, że obecnie w programie nuclear sharing są kraje zachodniej Europy, a wschodniej nie. Wielu ekspertów mówi, że jest taki podział na NATO A i NATO B, że my jesteśmy trochę takim członkiem NATO drugiej kategorii, mamy opinię, no co właśnie, niepewnych, takich, że mogą użyć tej broni. Jak to jest? Czy zgadza się pan z tą opinią i czy kto by kontrolował taką broń, gdybyśmy ją mieli? To Polska mogłaby użyć dowolnie według swojego oceny sytuacji, czyli tak spust byłby gdzieś tam w Waszyngtonie? Po pierwsze, ci eksperci, którzy tak się wypowiadają, moim zdaniem nie zdają sobie sprawy o tym, co na początku powiedziałem, że ten ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy, szczególnie państw członkowskich NATO w Europie, przeniósł się z Niemiec do nas. A Niemcy, jak popatrzymy, są beneficjentami nuclear sharing w kooperacji ze Stanami Zjednoczonymi. Więc Stany, administracja prezydencka Stanów Zjednoczonych, nie przywiązuje się do którego prezydenta, bo to jest w tej chwili mało istotne, absolutnie zdaje sobie z tego sprawę, bo jeżeli popatrzymy od tego szczytu w Newport, później szczyt w Warszawie, cztery grupy batalionowe, Amerykanie decydują się na ABCT, jest obecność rotacyjna, no wiadomo, nasz prezydent Andrzej Duda z Zwierzchnik Sił Zbrojnych robi wiele, żeby to stało się tak zwaną permanentną obecnością. Później pojawia się po 2017 roku, po wyborze Donalda Trumpa i pierwszej wizycie, pojawia się to pojęcie Fort Trump. I proszę zauważyć, ten Fort Trump się nazywa teraz Fort Jasionka w Rzeszowie, no bo tam stacjonuje przeszło 10 tysięcy żołnierzy, mnóstwo środków walki nowoczesnych, w tym systemy Patriot i inne, nie chcę tu tego wszystkiego wymieniać. I to się zaczyna dziać, więc dziwię się, że ktoś traktuje, że my dalej jesteśmy jakimś NATO B. Nie, szanowni państwo, już przechodzimy do... Nie, w ogóle jesteśmy w NATO, nie ma czegoś takiego NATO A, NATO B, ci mają, ci nie mają. Wiadomo, na początki były trudne. Ja pamiętam, przyszedłem do dowództwa wojsk lądowych w 2000 roku. Pojechaliśmy na pierwsze ćwiczenie Constant Harmony, gdzie człowiek tam chodził z tak zwanym karpiem i się wszystkiemu dziwił, no bo to wszystko było inne. Dobrze, bo akurat ja byłem absolwentem Akademii Obrony Narodowej,
więc człowiek miał świeżą wiedzę i już wtedy na Akademii uczono o NATO, więc ATP-35B prawie człowiek znał na pamięć, to było to łatwiej, ale my poświęciliśmy mnóstwo wysiłku, mnóstwo czasu na to, żeby zrealizować taki dokument, się nazywał Standardization Matrix. I tam było mnóstwo punktów, budowanie właśnie tej nowej mentalności, nowej świadomości, prozaiczna wbrew pozorom rzecz, chociaż moim zdaniem szczególnie istotna, to właśnie była znajomość języka angielskiego i tak dalej, tylko nie tego barowego, czy tak zwanego street language, tylko trzeba było znać mnóstwo skrótów. Ja później w 2002 roku miałem to szczęście, pojechałem na studia wojskowe do Stanów Zjednoczonych. Ja przywiozłem zeszyt 300 parę stron wypełniony skrótami. No bo tam się inaczej nie rozmawia, tylko się rozmawia skrótami. No i człowiek znowu chodził kolejne półtora roku z karpiem i oczy jak koła od stara 266, bo nie wiedział, co do niego mówią. Dopiero tam po 3-4 miesiącach się zatrybiło, zgromadziło się ten podstawowy zestaw skrótów i można było normalnie rozmawiać. Więc my nie jesteśmy żadnym NATO B. Oczywiście te procesy będą szły wolno, w niektórych obszarach szybciej, w niektórych wolniej. Na pewno nie zgodzę się z tą opinią, że my jesteśmy nieprzewidywalni. No, nieprzewidywalni to są ci w obwodzie kaliningradzkim i ich władcy w Moskwie, ale no, absolutnie nie my. Jak my, panie redaktorze, byśmy byli nieprzewidywalni, Stany Zjednoczone nie zdecydowałyby się na taką, tak dużą zmianę, jeżeli chodzi o zwiększenie obecności swoich wojsk na terenie naszego państwa. Wybudowanie, nie pamiętajmy, że w województwie lubuskim i dolnośląskim powstała potężna infrastruktura amerykańska. Powidz, no to są obie, no to nie jest tak, że ktoś nas widzi, dowództwo 5. Korpusu, wysunięty element w Poznaniu i wybudowanie US Barracks. No to jak można powiedzieć, że my jesteśmy nieprzewidywalni? Panie generale, ja wyjaśnię ten argument. Powiem panu, ja się spotkałem z tym wiele razy na Zachodzie, teraz już może nie, ale że jest takie pojęcie. My, zachodni Europejczycy, jesteśmy rozsądni, a Polacy to są jak ci szwoleżerowie spod Samosierry. Damy im broń atomową, popędzą je jakąś szarżą na Moskwę, czy Bóg wie co, zrobią coś głupiego. Przecież wiemy, że to są wielcy romantycy i nie schodzą z siodła ze skrzydłami, jak husaria. To o tym się mówi. No i plus jeszcze oczywiście to stałe, to jest rusofobii, oni tam rwą się do wojny. Takie słyszałem rzeczy. Panie redaktorze, wszyscy ci, którzy nas znają, znają naszą historię, wiedzą, że my jesteśmy waleczni. Wiedzą, że z nami nie ma co zaczynać, bo to jest taki crazy naród, który jak przyjdzie co do czego, to się potrafi zjednoczyć, zbudować siły zbrojne, zbudować armię krajową i do tego jeszcze stworzyć jedną z największych partyzantek na świecie i działać skutecznie, bo to są doświadczenia z II wojny światowej. Ja nie chcę tu przywoływać momentu śmierci wielkiego Polaka, mam tu na myśli naszego świętej pamięci, świętego papieża Jana Pawła II, gdzie nawet kibole się zjednoczyli i na czas krótki, bo żałoby po tym wspaniałym Polaku, byli zjednoczeni. No i to świat wie, ale na absolutnie, no ja się nigdy nie spotkałem z opinią, że jakby nam dał to my tam zaraz polecimy, Królewiec, Moskwa. Wiem, byliśmy chyba jedyni, proszę mnie poprawić, pan jest z wykształcenia historykiem, którzy no Moskwę, dojechali do Moskwy. No byliśmy też w Kijowie, no to tutaj nikt nam tego nie odbierze. Ale to jest tradycja i z tego słyniemy. Panie generale, Napoleon. Napoleon no, był w Moskwie, ale zastał same zgliszcza. No bo on przyjechał po nas. No. 200 lat. Panie generale, mówiąc poważnie, kto będzie, jeżeli byśmy weszli w nuclear sharing, jak to działa? To działa tak, że państwo, które dysponuje w danym momencie pociskiem, decyduje o jego użyciu, czy trzeba się konsultować z Waszyngtonem? Nie, to nie działa tak, że jest prezydent państwa dostanie guzik, czy premier, czy minister obrony narodowej, czy tam szef sztabu generalnego, czy naczelny dowódca, no bo to absolutnie nie, to jest wielopoziomowy łańcuch decyzyjny i to jest realizowanie zadania wsparcia, wzmocnienia, bo to się tak nazywa,
Dokładnie nazywa się to General Support Reinforcement. I w ramach tego realizuje ktoś środkiem natowskim zadanie na rzecz walczących wojsk narodowych. W tym przypadku będą to wojska narodowe naszego państwa i jeżeli dochodzi do sytuacji, gdzie jest niezbędne użycie takiego środka, jakim jest broń atomowa, Komitet Planowania Jądrowego NATO podejmuje wspólnie z Komitetem Wojskowym i z Radą Północnoatlantycką decyzję o użyciu. To nie jest tak, że my oddadzą nam guzik, joystick i my tam sobie tym znacznikiem najedziemy na jakiś cel i sru. No nie, 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 to tak nie działa. To też się dziwię, że ktoś wygłasza opinię, że nam dadzą i my od razu pojedziemy. No, na ostatni dowód na to, że nie, no nie można o nas mówić, że my jesteśmy niestabilni emocjonalnie, posługując się językiem psychologicznym, no to jest fakt wyrażenia zgody rządu amerykańskiego na sprzedaż tylu wyrzutni HIMARS. Przecież wiadomo, że do tych wyrzutni są dedykowane pociski ATACMS, które no latają na 300 kilometrów. No przecież Amerykanie jakby wiedzieli, że my tam zaraz pojedziemy pod Suwałki i zaczniemy się bawić tego trafimy, nie trafimy, no to przecież nikt by nam tego nie sprzedał. Jasne. Zapytam jeszcze oczywiście o HIMARSy, natomiast chciałem tylko powiedzieć, że z dwóch opcji, czyli sam własny potencjał jądrowy albo nuclear sharing, no to ten pierwszy jest o tyle chyba w pewnym sensie lepszy, że sami byśmy decydowali, a nie byłoby tego całego wielkiego łańcucha podejmowania decyzji. Natomiast rozumiem, że taka opcja nie wchodzi w grę z powodu tego, że Polska jest sygnatariuszem traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, prawda? Dokładnie. Po drugie, no, czas niezbędny do tego, żeby opracować własną broń, no to jest dość długi czas. Ja wiem, że my mamy nasz ośrodek w Świerku, który realizuje szereg badań związanych z wykorzystaniem energii atomowej, ale to nie to. To trzeba zrobić zupełnie inny proces technologiczny. To zajmuje lata. I drugie to jest to, co właśnie pan redaktor przywołał. I moim zdaniem wejście w nuclear sharing jest zdecydowanie dla nas lepsze niż pójście w ścieżkę opracowania własnej broni jądrowej. Ja nie mówię, że to jest złe, tylko to jest czasochłonne i moim zdaniem, ja nie jestem ekspertem, ale przewiduję, że to są potężne ilości pieniędzy, które by trzeba było wydać. No i na koniec pojawia się ostatnie pytanie, najważniejsze. Gdzie byśmy prowadzili próby tego? Ja nie. No na pustyni Błędowskiej raczej nie. Nie tam. Panie generale. To nie o to chodzi. Mówiąc poważnie, trzecia opcja. Wspomniał pan, że punkt ciężkości przeniósł się z Niemiec, z RFN do Polski na wschodnią flankę. Nie ma co ukrywać, że w trakcie zimnej wojny, kiedy ta granica między wschodnim a zachodnim blokiem przebiegała na Odrze i Nysie, no to głównie, nie, dalej, przepraszam, co ja mówię, w połowie Niemiec, na Łabie, to Niemcy były tym krajem frontowym i wówczas Amerykanie rozdysponowali po prostu własne pociski jądrowe na terenie RFN, co zresztą tam zawsze były protesty tych hipisów, którzy protestowali przeciwko temu. Natomiast mówiąc poważnie, może to jest opcja. Może Polska powinna nakłonić Stany Zjednoczone do przeniesienia części własnego potencjału jądrowego na teren Rzeczypospolitej i w ten sposób odstraszyć Rosjan od uderzenia. Ja bym tą koncepcję poprawił. Niech Stany Zjednoczone wspólnie z NATO i z pozostałymi sojusznikami, bo to na zasadzie konsensusu, dogadają się, że w razie czego jakby wystąpiła możliwość użycia, to w Polsce są wyznaczone obszary, które będą objęte oczywiście ścisłą tajemnicą, gdzie te środki się pojawią i stamtąd zostaną odpalone, bo pewnikiem taki środek, który jest uzbrojony w głowicę, powinien manewrować, o tych manewrach powinna wiedzieć wąska grupa ludzi. On powinien co chwila zmieniać swoje położenie, żeby trakowanie jego było utrudnione. Tak też stosowano
taką metodę i szkolenia, i działania w pododdziałach wyrzutni rakietowych Toczka. No, też działali tylko w nocy, wychodzili w ugrupowanie w nocy, przemieszczali się po terytorium naszego państwa w nocy. Tam, gdzie toczki stały, były to obiekty zamknięte, wykluczone nawet z ogólnego dostępu wewnątrz koszar. Wchodzili tylko ci ludzie, którzy mieli dostęp, czyli de facto ci, którzy byli na etacie w takim dywizjonie. I tak samo będzie się działo tutaj. Jeżeli podejmą taką decyzję, to my powinniśmy być gospodarzem dla tych pododdziałów, bo wiadomo, to trzeba się tego nauczyć. To nie to, że przyjadą ciężarówki i powiedzą, macie tu wyrzutnie i tam są głowice atomowe i teraz róbcie co chcecie, weźcie co to wycelujcie, a my tam naciśniemy guzik i no nie. Tak to nie działa. To może za jakieś tam, nie wiem, czy my dożyjemy. Wątpię. No tak, ale wracając do naszej rozmowy o NATO A i NATO B, to byłby wymierny dowód na to, że jesteśmy NATO A, gdyby tak jak w Niemczech na terytorium Polski po prostu coś Amerykanie takiego mieli, nie? Na stałe najlepiej. Czy na stałe? Wie pan, no nie do końca byśmy chcieli jednak prowokować Rosję do wszelkiego rodzaju aktów dywersyjnych, więc moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest bycie beneficjentem nuclear sharing. Niech Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania w uzgodnieniu ze Stanami Zjednoczonymi po prostu takie ćwiczenia przeprowadzą, a najpierw niech przeprowadzą wszelkiego rodzaju uzgodnienia polityczne i wojskowe na najwyższym poziomie szczeblu dowodzenia i wtedy dopiero możemy zacząć rozmawiać na ten temat, że Polska jest objęta nuclear sharing i czujmy się bezpieczni. Jeszcze raz powtarzam, że dla nas też gwarantem bezpieczeństwa wbrew pozorom są te elektrownie jądrowe, które powstaną w Polsce. Dobrze by było, żeby one były blisko granicy wschodniej, bo analiza wiatrów w Polsce pokazuje, że no, 3/4 roku wieje jednak wiatr zachodni, więc wszystko, co by się stało, poleci tam. Więc to trzeba być już skrajnie nieodpowiedzialnym, żeby cokolwiek zrobić takim elementom infrastruktury krytycznej, gdzie wiemy, że na 100% obłoki polecą jednak na wschód. No tak, to też słuszna uwaga. Jeszcze mam dwa pytania dotyczące atomu, bo jeszcze jest mnóstwo innych. Przypominam, bo teraz po raz kolejny obejrzałem, bo no, spodobał mi się strasznie serial Czarnobyl. No, przecież to totalna indolencja, brak poczucia odpowiedzialności, brak w ogóle poczucia odpowiedzialności za swoich obywateli. Ci, którzy z widzów nie oglądali tego serialu, gorąco polecam. No, to pokazuje, jakie było podejście i jak to się skończyło. Tylko i wyłącznie od obłoków, które uwolniły się z elektrowni w Czarnobylu. Rewelacyjny serial, drodzy Państwo. Zdradzę, że ja z reguły seriale kończę na pierwszych 15 minutach pierwszego odcinka, a tu obejrzałem z zapartym tchem cały. Rewelacja. Panie generale, dwa ostatnie pytania o atom. Pierwsze, powiedział Pan o tych toczkach, które jeździły po PRL-u. Czy była stała obecność... Niekoniecznie po PRL-u, bo toczki już jeszcze jeździły po Polsce, a nie po PRL-u. Bo ostatni dywizjon rozwiązano w 2004 albo 2006 roku. No ostatni, no, dywizjon Toczek mieliśmy de facto jeden, a R-300 ostatni chyba był z Toczkami 2004 albo 2006 rok. To już nie był PRL. Tak, tak, tylko ja miałem na myśli te toczki uzbrojone w jakieś sowieckie głowice jądrowe. To już chyba potem ich nie było, bo ja chciałem zapytać, czy armia radziecka, czy tam armia sowiecka czerwona trzymała w PRL, miała stałą obecność broni jądrowej? Były jakieś silosy pod Legnicą, gdzie oni mieli jakieś głowice, czy nie? Wie pan, z tego co ja się orientuję, bo ja tu 100% wiedzy nie mam, były takie elementy prawdopodobnie koło Trzemeszcza Lubuskiego. Mówiono też o magazynie w Bornym Sulimowie. Natomiast nie mam wiedzy, żeby cokolwiek takiego było na terenie Dolnego Śląska.
bo spędziłem trochę lat i w Zgorzelcu, i w Bolesławcu i nigdy nie spotkałem się z kimś, kto by mówił o jakiejkolwiek instalacji, która by mogła świadczyć o tym, że Rosjanie tam coś trzymają. Poza tym z tego, co wiem na 100%, od rakietowców naszych kochanych, których niestety już nie szkolimy i coraz mniej ich z roku na rok jest, tych, którzy mają wiedzę i wiedzą, jak to zrobić. Mam nadzieję, że nowy rząd podejdzie do tego jakoś bardzo racjonalnie i szkoły rodzajów wojsk zostaną przywrócone. Jeżeli chcemy mieć armię 300-tysięczną, no to nie wyobrażam sobie tego bez przywrócenia szkół wyższych rodzajów wojsk, między innymi Torunia jako Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii, jakkolwiek by się nie nazywała. Wiem z relacji moich kolegów, że nigdy nie było na ćwiczeniu czy w praktycznym jakimkolwiek działaniu momentu, żebyśmy my na jakikolwiek system rakietowy, mówię tu o Otoczka czy R-300, zapięli głowicę inną niż odłamkowo burząca. Znaczy, przepraszam, bo ci, co będą oglądali i wiedzą, o czym ja mówię, były jeszcze głowice betonowe, ale do celów tylko i wyłącznie szkoleniowych. Natomiast na strzelaniach, bo jedyne miejsce, gdzie polscy rakietowcy jeździli na starty rakiet, to był poligon Kapustny Jar w Kazachstanie, nigdy Polak nie stał na punkcie obserwacyjnym. Zawsze po wciśnięciu przycisku start, w momencie jak rakieta zeszła z prowadnicy, zazwyczaj gratulowano oceny 5. I z tego, co mówią koledzy, którzy bywali na tym poligonie, w tym czasie Rosjanie ćwiczyli swoje systemy antyrakietowe i przeciwlotnicze. Często, gęsto nasze rakiety nie dolatywały w ogóle do celu. Dlatego Polaka nie było na punkcie obserwacyjnym. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. I dwa ostatnia sprawa, panie generale, o tak zwane środki przenoszenia. Gdyby Polska została dopuszczona do programu Nuclear Sharing i powiększyła w ten sposób swoją zdolność odstraszania potencjalnego agresora, to jak to by było? Jaki byłby środek przenoszenia tych właśnie rakiet, pocisków? Co by to było? Wie pan, no w tej chwili oprócz silosów stałych, które są objęte tajemnicą, a są takowe, najpewniejszym systemem do przenoszenia jest samolot. I biorąc pod uwagę, że my stajemy się tutaj też ważnym elementem w tym systemie walki powietrznej, bo zamówione są samoloty wczesnego ostrzegania, które mam nadzieję szybko trafią do nas, bo te mini awaksy, czy powiedzmy mniejsze trochę niż awaksy, powinny latać 24/7, szczególnie teraz, kiedy mamy taki nieciekawy czas w naszej historii. Będziemy mieli F-35, teraz zwiększenie kolejne o kolejne, właściwie podwojenie liczby, którą żeśmy pierwotnie zamówili. Mamy F-16, mamy nowoczesny, kończymy budowę nowoczesnego wielopoziomowego systemu obrony powietrznej. Mam tu na myśli program Wisła, program Narew, mini Narew i tak zwane MEMPADY. Więc dla mnie, biorąc pod uwagę cały konglomerat dotyczący sojuszniczej obrony powietrznej i działań w powietrzu, wskazuje jednakowo, że byłby to najbezpieczniejszy środek, no bo trudno tu się nie zgodzić z opinią ekspertów, Bałtyk byłby trochę za mały do tego, żeby manewrować takimi okrętami. Z Morza Śródziemnego no to trochę za daleko, zadajemy sobie niepotrzebnie czas przeciwnikowi na to, żeby strącić, więc siłą rzeczy logika podpowiada, że powinien być to komponent powietrzny jako ten, nazwijmy to, nosiciel dla takich środków. Dziękuję za to. To dużo też rozjaśni widzom. I ostatnia sprawa. Chyba Jacek Siewiera albo któryś z innych urzędników powiedział niedawno, że Polska jest objęta natowskim parasolem atomowym. Co to znaczy, panie generale, i czy rzeczywiście to prawda? Wie pan, no,
po to NATO ma swoje środki i tutaj też bym zaprzeczył tej tezie, że jest NATO A, gdzie jest objęte tym parasolem, a NATO B nie jest objęte, czyli Polacy, Bałtowie, Czesi, Słowacy, Rumuni i Bułgarzy nie są, no bo ci później dołączyli i ci zanim się tam pozbierają, to nie. No po to też w Redzikowie powstała instalacja, no bo ona została tak wybrana, żeby chronić te nieprzykryte przez pozostałe systemy obrony między kontynentalnymi środkami napadu jądrowego i chronić terytorium NATO tu europejskiej, jak i też terytorium Stanów Zjednoczonych. Więc absolutnie tak jest. Pewnie są gdzieś obszary, no bo to się nie da całości pokryć. I pewnie już Komitet Planowania Nuklearnego pracuje od dawna na tym, żeby no, nasz kraj dołączyć jednak do tego nuclear sharing, żeby zapewnić tutaj i przykryć tym parasolem cały obszar i spowodować, że obszary po stronie przeciwnika, z których mogą nastąpić starty rakiet uzbrojonych w taktyczną broń jądrową, były też przykryte przez środki napadu powietrznego i środki napadu jądrowego. No dobrze, a gdyby panie generale, oczywiście teraz uspokajam wszystkich widzów historii realnej, mówimy czysto hipotetycznym scenariuszu, gdyby doszło do ataku jądrowego na Polskę odpukać, albo nie wiem, na Łotwę, czy uważa pan, że to tak zadziała, że NATO, no co, automatycznie odpowie atakiem jądrowym na tego, kto zaatakuje? To po pierwsze, po drugie, nie zapominajmy, że państwa posiadające broń jądrową podpisały porozumienie o wzajemnej zagładzie. Więc atak jednego na obojętnie którego związany jest z tym, że pozostałe atakują tego, który zaatakował pierwszy. Jest takie porozumienie. Proszę sobie sięgnąć do internetu. Jest to porozumienie o wzajemnej zagładzie. Dobrze, drodzy Państwo, tyle o atomie. Ja tylko... Mutual Destruction, coś takiego, tak się ten dokument nazywa. Ja tylko pozwolę sobie zakończyć ten wątek naszej rozmowy zapewnieniem widzów, że broń jądrowa jest potrzebna Polsce do odstraszania przeciwnika i do zapobieżenia wojnie i mam nadzieję, że Hiroshima i Nagasaki pozostaną jedynymi dwoma przypadkami, że została użyta ta broń przeciwko ludziom, więc nasza rozmowa, uspokajam Państwa, tylko miała charakter właśnie, mówiliśmy ja o potwierdzam to, tak. Taktyczna broń jądrowa, czy ona będzie Polsce użyczona, czy my staniemy się beneficjentami tej broni, służy przede wszystkim do odstraszania. Tak jest. Panie generale, w wywiadzie, od którego zaczęliśmy tę rozmowę, powiedział pan, że oprócz tego arsenału jądrowego, Polska powinna bardzo mocno postawić na poszerzenie komponentu, uwaga, kosmicznego i komponentu dronowego. Z kosmosem chyba nie jest źle, bo wiem, że podpisaliśmy umowę z Francuzami na jakieś tam dwie chyba satelity, z tego co pamiętam. Natomiast co się dzieje z dronami? Bo no, każdy, kto obserwuje wojnę na Ukrainie, widzi, że drony po prostu zrewolucjonizowały pole walki. Jak wygląda sytuacja w polskim wojsku według pańskiej wiedzy? Czy odrobiamy tą lekcję, zamawiamy dużo dronów dla wojska i jak to powinno być zorganizowane? Każdy żołnierz z własnym dronem w kieszeni, czy jakieś wojska dronowe jako kolejny rodzaj sił zbrojnych? Nie no, jakby miał każdy żołnierz drona w kieszeni, to nam przeciwnik niepotrzebny. To każdy jakby to wypuścił. To aż strach pomyśleć, co by się działo. Zacznijmy od pierwszego punktu, który pan przywołał, czyli ten space tak zwany. No wiemy wszyscy z literatury i z obserwacji tego, co dzieje się na świecie, że to wszystko idzie do góry. Więc ci, którzy wyżej panują, ci mają większe szanse moim zdaniem na po pierwsze na zapewnienie sobie właściwego poziomu bezpieczeństwa, czyli państwo i obywatele są chronieni, a jak już dojdzie do starcia zbrojnego, mają bardzo wysoki stopień prawdopodobieństwa wygrania tego konfliktu.
Dlaczego? No już tłumaczę. Dla nas istotnym jest rozpoznanie satelitarne w ramach tak zwanego rozpoznania obrazowego. I no ja jestem trochę zdziwiony, że my od Francuzów kupujemy, okej, skoro mamy polską firmę w Warszawie, w centrum Warszawy, nazwy też nie powiem, bo znowuż ktoś mnie posądzi o kryptoreklamę, która to firma produkuje nanosatelity wyposażone w radary SAR-owskie, ma swoją, podkreślam, swoją konstelację 23 satelit już strzelonych w przestrzeń kosmiczną. To jest polska firma, która żyje w tej chwili ze sprzedawania informacji rozpoznawczych praktycznie w czasie rzeczywistym dla kilku rządów. Między innymi dla Stanów Zjednoczonych, które tą informacją dzielą się z Ukrainą. Dlatego pewne działania ukraińskie nas zaskakują, ale to zaskoczenie wynika z tego, że Ukraińcy w czasie rzeczywistym albo bardzo zbliżonym do rzeczywistego wiedzą, gdzie są poszczególne elementy ugrupowania bojowego Federacji Rosyjskiej położone. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ta firma wykorzystuje radary SAR-owskie, a dla radaru SAR-owskiego mgła, chmury, doesn't matter. Wszystko widzą. I to jest kluczowe. Druga rzecz, dla której Space jest tak kluczowa. Panie generale, przepraszam, tak. Nie przejmujmy się tymi zasadami autoreklamy. Niech pan powie, co to za firma, bo strasznie mnie to zainteresowało. ICE. Okej, okay. Zgoogluję po programie. No ja byłem u nich, bo z tą firmą interesuję się od kilku lat. Oni robią znaczący progres. Mają, ja to pieszczotliwie nazywam Centrum Zawiadywania Wszechświatem. Widzą praktycznie wszystko, co się dzieje na naszej Ziemi, bo podkreślam, mają swoją konstelację satelit. 23, no to informacja z końcówki ubiegłego roku. Drugi aspekt, dla którego nam jest potrzebne są nasze satelity, to łączność. No musimy mieć swoją łączność satelitarną. Musimy też być samodzielni, jeżeli chodzi o systemy nawigacyjne, bo wiadomo jest, że no GPS może działać różnie, jak to mówią złośliwi, kwadratowo i podłużnie, czyli może wskazywać zupełnie coś innego, niż my byśmy chcieli, żeby wskazywał. Inercją, moim zdaniem te satelity też powinny spełniać swego rodzaju rolę satelity właśnie tu do pozycjonowania obiektów. Trzecia rzecz to jest nierozerwanie związana z pierwszą, czyli z radarami i z obserwacją. Przy posiadaniu F-35, F-16, HIMARS-ów, CZUMO i systemów KRAB i K9 musimy mieć dokładny obraz tego, co się dzieje. Czyli do precyzyjnego ognia potrzebne są nam właśnie zdjęcia satelitarne w czasie rzeczywistym i to zapewniają te satelity firmy ICEYE. To pozwala też na unikanie tych tak zwanych collateral damages, bo nie niszczymy wszystkiego, niszczymy chirurgicznie to, co nas interesuje. No i najważniejsze, to co już padło na początku, jeżeli przeciwnik zaczyna się przegrupowywać w naszym kierunku, to my już o tym wiemy. I nie ma tak, jak zazwyczaj się to niestety w naszym państwie zdarza, że zima znowu zaskoczyła drogowców. Ale to możemy zrobić dzięki właśnie takiej konstelacji, posiadając satelity, posiadając AWACS-y, posiadając F-35, bo ich głównym zadaniem jest właśnie prowadzenie rozpoznania i w razie czego obrona i wykonanie uderzenia ogniowego, ale główną robotę będą robiły F-16, HIMARS i CZUMO. A bez tego no, to jesteśmy uzależnieni od kogoś. A ktoś, zanim nam przyśle, no przeciwnik na współczesnym polu walki, wiemy to doskonale z analizy działań na froncie ukraińskim, nie będzie czekał, aż my się dowiemy, że on tam jest. No i zaplanujemy, wyślemy wyrzutnie i wyślemy samoloty i dokonają uderzenia. No absolutnie nie. Musimy być wpięci
w ten sojuszniczy i koalicyjny system rozpoznania obrazowego, w tym przede wszystkim satelitarnego, i działać szybko i precyzyjnie, zanim przeciwnik podejdzie do rubieży, skąd rozpocznie działania, typowe działania zbrojne. No tak, to jest to, o czym mówił pan generał Andrzejczak teraz w wystąpieniu w kanale Zero, kiedy to powiedział, że taka była chyba jakaś rozmowa, że jak wy nam coś zrobicie, Rosjanie, to my spalimy do 300 kilometrów wasze terytorium i dlatego chyba kupujemy te HIMARSy. Ja tu przygotowałem sobie, panie generale, HIMARSów teraz ma przyjechać do nas 486 wyrzutni, czyli w sumie będzie 500, a te koreańskie Chunmo 388. Łatwo policzyć, że będzie tego prawie 900 wyrzutni. Czy to właśnie jest szykowane do takiego uderzenia właśnie co? Wyprzedzającego, aktywna obrona, czyli nie pozwalamy przeciwnikowi wejść do nas, tylko kasujemy go już, jak on się zbiera do ataku, tak? Mamy dwa scenariusze, za jednym pewnie tym moim scenariuszem, a może to nie jest mój scenariusz, ale ja jestem zagorzałym zwolennikiem tego scenariusza, to poprawka, trochę mi głupio poprawiać byłego szefa sztabu generalnego, którego bardzo dobrze znam i szanuję, bo ja bym był za tym, żeby jeszcze nie dopuszczać do tego, żeby Rosjanie nam cokolwiek spalili. Jak już będą chcieli nam coś podpalić, to my no i już ich nie ma. Więc jestem za tym, że wojna nie wybucha od razu w obecnych czasach, a to właśnie dzięki różnego rodzaju systemom, tutaj przede wszystkim w tej przestrzeni cyber, jak i w przestrzeni kosmicznej, gdzie obserwujemy wiele rzeczy i jesteśmy w stanie w czasie bardzo krótkim zdiagnozować, że za chwilę nastąpi przegrupowanie i rozwinięcie i wejście na obszar jakiegoś tam państwa, to my już wtedy musimy reagować. Natomiast jeżeli to ten scenariusz by politycznie nie przeszedł, bo pamiętajmy, że to nie są decyzje wojskowych, tylko to są decyzje polityków. No zawsze jest w demokracji przyjęte tak, że jest ktoś, kto odpowiada za obronę państwa. I proszę nie utożsamiać, że jest to naczelny dowódca. Naczelny dowódca tak, jest na istotnym, bardzo istotnym elementem obrony państwa, ale jest podległy pod prezydenta. A w naszym ładzie prawnym za obronę naszej ojczyzny odpowiada prezydent we współdziałaniu z prezesem Rady Ministrów. I ich tym ogniwem wykonawczym jest naczelny dowódca. Więc decyzje, czy użyć, czy nie użyć i który scenariusz będzie realizowany, podejmą zawsze politycy. Bo drugi scenariusz, ten, o którym mówił generał Andrzejczak, to jest właśnie, okej, coś tam zrobili, jakaś rakieta się zabłąkała, do tej pory wylatywała, tu nagle spadła, uderzyła na przykład w zbiorniki chemiczne, fabryki Forte, w mebli Forte w Suwałkach i wywołała uwolnienie substancji chemicznych trujących, które są bardzo niebezpieczne i szkodliwe dla człowieka i nie tylko. No i jak to zazwyczaj bywa, należy się spodziewać, że narracja kremlowska będzie, no do tej pory zawracały, no sorry, no ta nie zawróciła, no, to nie nasza wina. I my to nazywamy tak zwaną adekwatną odpowiedzią. Ja jeszcze jak byłem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, wspólnie z ministrem Solochem i z ministrem Gwizdałą proponowaliśmy właśnie taki układ, żeby zbudować potencjał około 15 dywizjonów wyposażonych w HIMARS, w system HIMARS, żeby być gotowym do tak zwanej adekwatnej odpowiedzi. No bo proszę sobie wyobrazić te 15 dywizjonów, jeżeli by uderzyły na obwód kaliningradzki, no to jest to praktycznie zrównane z ziemią i by to tak mniej więcej wyglądało jak no, Strefa Gazy. Może nie jest to dobry przykład, ale no dobra, niech będzie. I to jest duże, to ma duże znaczenie. Natomiast dla mnie jako człowieka, który trochę tam przeżył w wojskach rakietowych i artylerii, ja cały czas to podkreślam, kluczowym jest potencjał do budowy rakiet w Polsce. Żebyśmy nie byli uzależnieni od dostaw z zagranicy, bo proszę zauważyć, jak były doniesienia o użyciu HIMARS-ów
na Ukrainie, tak teraz one zanikły, no bo po prostu nie mają rakiet. No muszą mieć rakiety. To samo u nas, co z tego, że będziemy mieli prawie 1000 wyrzutni, kluczowym jest, ile będziemy mieli rakiet i jak szybko te rakiety jesteśmy w stanie do walczących wojsk dostarczać. Bo jeżeli będziemy uzależnieni, nie będziemy mieli własnego potencjału, który będzie w stanie to realizować, czyli produkcja rakiet w Polsce. Ja nie mówię, żebyśmy od razu Atakamsy produkowali, ale produkujmy GMLRS-y i odpowiednik do Czumo. To już jest to znaczący argument do tego, żeby jednak nas nie atakować. Przepraszam, a GMLRS jaki ma zasięg? 70 do 110. Też ładnie. No dobrze, a teraz pytanie techniczne. W jednej wyrzutni ile jest rakiet? Ile w jednej salwie? Których? No jeżeli chodzi o HIMARS-a, to jest 6. Jeżeli GMLRS-y to jest 6, a Atakamsy to jest 1, bo w MLRS-ach było 12 GMLRS-ów, 2 Atakamsy. Z racji tego, że HIMARS postawiono na jego mobilność, więc zdecydowano się na pakiet sześcioprowadnicowy do tych rakiet, nazwijmy to standardowych, typu GMLRS. A jeżeli chcemy strzelić Atakamsem, to tylko jeden zlatuje. Okej. Okay. Ja zadałem to pytanie, panie generale, no bo myślę o tych rakietach, o których pan mówił. Liczę, że będziemy mieli, tak jak pan mówi, prawie 1000 wyrzutni, więc żeby chociaż jedną salwę puścić, to musimy mieć 6000 rakiet, a żeby dwie, to 12 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie znam kulisów tych kontraktów zbrojeniowych, jakie podpisaliśmy, ile tego kupujemy, ale chłopski rozum mówi, że na wypadek wojny trzeba produkować samemu oczywiście, a nie czekać aż wujek sam, który może akurat toczyć wojnę o Tajwan, nam coś wyśle. Więc dlatego ja zawsze podkreślam tam, gdzie mogę, postarajmy się wywalczyć zdolność do produkcji własnych rakiet. Znaczy własnych, no wiadomo, to transfer technologii musi być ze Stanów Zjednoczonych i z Korei, natomiast my powinniśmy mieć, tak jak w przypadku Spike'a, że jest linia technologiczna, która jest w stanie w dowolnym momencie, bo ludzie są utrzymywani w gotowości i tak dalej, natychmiast uruchomić i te spajki schodzą jeden po drugim. Tak. I w ogóle, panie generale, ogólnie rzecz biorąc, ta wojna pokazuje, jak ważna jest amunicja, jak ważne są rakiety, bo widzimy teraz gigantyczny kryzys amunicyjny po stronie ukraińskiej. Coś europejskie fabryki ruszają powoli, Amerykanie też nie bardzo mają ochotę przekazywać i jest klops, no. Panie redaktorze, ja widzę inny klops. Oczywiście absolutnie się z panem zgadzam, bo po jednej i po drugiej stronie nastąpiło drastyczne obniżenie poziomu zaangażowania środków ogniowych. Mówię tu o tych artyleryjskich i rakietowych, jak w tych kluczowych etapach działań w 2023 i w 2022. No Rosjanie osiągali nawet poziom 60 tysięcy dziennie strzelonej amunicji artyleryjskiej różnych kalibrów. Ukraińcy w tym czasie strzelali od 6 do 10 tysięcy. No w tej chwili to znacząco spadło, to dobrze, ale to za chwilę zostanie moim zdaniem znowuż poddane tendencji wzrostowej, bo Rosjanie postawili na produkcję klasycznej amunicji odłamkowo-burzącej, tej najprostszej, którą produkuje się najtaniej i najszybciej i nie potrzeba zaangażowania zaawansowanych technologii z Zachodu, bo po prostu są od tego zdecydowanie odcięci. To problem mają Ukraińcy, natomiast Ukraińcy mają zdecydowanie większy problem, im zaczyna brakować żołnierzy. I to wyszkolonych żołnierzy, zgranych pod oddziałów, bo moim zdaniem Ukraińcy ponoszą bardzo duże straty i to są straty większe niż te, o których my jesteśmy informowani. Za chwilę może nastąpić zmęczenie materiału, no bo ci żołnierze, którzy są w tej pierwszej linii, czyli w tych w strefie działań bezpośrednich, no oni tam długi czas już przebywają, część z nich zginęła. Część z nich została ranna i to na takim poziomie, że nie są zdolni wrócić do walki. Natomiast Ukraińcy, no wbrew logice obecnych czasów, czyli tego, że im zaczyna brakować, na początku stwierdzili do 28 roku życia nie powołujemy.
zostawili sobie tą najmłodszą część jako, no nie chcę powiedzieć reproduktorów, ale to by była ta część społeczeństwa, która no, byłaby odpowiedzialna za to, żeby szybko doprowadzić do wzrostu demograficznego, no i świeża krew, młodzi ludzie mogą być wykształceni i tak dalej, więc teraz jest ten problem, bo z tej grupy 18-28 moim zdaniem większość jest poza granicami Ukrainy, w tym też w Polsce. Więc Ukraińcy za chwilę, jeżeli nie dostaną lotnictwa szybko i szybko tego lotnictwa nie będą używali skutecznie, staną przed bardzo poważnym problemem braku ludzi. A wojna bez ludzi w naszych czasach jest wojną przegraną, bo to ludzie wygrywają te wojny, nie wygrywają tych wojen maszyny. Oczywiście no, ludzie muszą się posługiwać maszynami. Natomiast proszę popatrzeć na Federację Rosyjską. Ta falami dostarcza kolejnych zagonów. Te zagony idą jako typowe mięso armatnie. Giną, ale idą następni i w ten sposób Ukraińcy wykrwawiają się przede wszystkim ze swoich żołnierzy, wykrwawiają się po drugie z różnego rodzaju amunicji. Te saturacyjne naloty szachidów no, powodują, że w tej chwili Ukraińcom potrzeba bardzo dużo amunicji, bo podstawowym systemem walki z dronami no, jest po prostu wystrzelenie dużej ilości amunicji w powietrze, zrobienie tak zwanej chmury, w którą wlecą drony i te drony siłą rzeczy są uszkadzane i spadają. Jak tu się okazuje, jest to jeden z najlepszych obecnie sposobów walki z dronami rosyjskimi. Więc jest problem. No właśnie, panie generale. Ukraińcy mają bardzo duży problem z ludźmi. No tak, i to jest, wszyscy eksperci na to wskazują. Załóżny sam były dowódca armii ukraińskiej przyznał się, że on myślał, że on wykrwawi armię rosyjską. A okazało się, że demograficznie Rosja stoi mocno na nogach, a odwrotnie, przez takie uporczywe walki to strona ukraińska się wykrwawiła. Był Bachmut, jatka obustronna, a teraz jest Awdijiwka i panie generale, no wystarczy spojrzeć na mapę. Pozycja wydaje się stracona. Z obu stron miasto jest otoczone przez Rosjan. Tam zostały dwie drogi czy jedna droga, którą Ukraińcy się zaopatrują. Wydawałoby się, że logicznie byłoby się wycofać i skrócić front. Tymczasem dzisiaj gruchnęła wiadomość, że nowy głównodowodzący syrski ładuje tam elitarną trzecią brygadę szturmową, czyli posiłki jeszcze wkłada w ten kocioł, który się może w każdej chwili zamknąć. No to rozumiem, że to przedłuży jeszcze bitwę o kilka dni, tydzień, dwa, ale trup będzie się słał gęsto. Co pan jako fachowiec ma do powiedzenia o tym? Czy Ukraińcy zbyt łatwo nie szafują może krwią swoich żołnierzy? Wie pan, no ja patrzę na to zdecydowanie chłodno i staram się być obiektywnym. Moim zdaniem Zachód, pewnie się naraża wielu, Zachód wymusił tą kontrofensywę wiosenną zeszłego roku. Ukraińcy do końca nie byli przygotowani do tego, żeby tą kontrofensywę prowadzić. Mieli przygotowane rzuty lądowe, te, które by robiły tą zasadniczą robotę, natomiast nie było lotnictwa, nie było odpowiedniej, albo może inaczej, właściwej liczby dział, nie było do tego odpowiedniej ilości amunicji, no bo to robi robotę. Lotnictwo, wojska rakietowe i artyleria przygotowują grunt do tego, żeby weszły rzuty lądowe, czyli wojska pancerne zmechanizowane i pozamiatały, jak to się w wojsku mówi, i otrąbiono sukces. Moim zdaniem Ukraińcom się udało wiele zrobić podczas tej kontrofensywy, tylko ku mojemu i nie tylko zaskoczeniu, oni się zatrzymali, nie wykorzystali tego impetu, nie wykorzystali tego połowicznego sukcesu, żeby dalej rozwijać inicjatywę. Nie wiem dlaczego, nie zrobili tego. I teraz sytuacja się odwraca, Rosjanie przechodzą do działań ofensywnych, zaczynają się tłuc, natomiast Ukraińcy, to co pan powiedział, no ten worek, który tam się siłą rzeczy stworzył, no będą bronili, bo to jest jakiś symbol. Dla Rosjan jest to też duży symbol przed zbliżającymi się wyborami, to mówiliśmy na początku, oni są przywiązani do dat, do wydarzeń i chcieliby, żeby się w tej materii coś zadziało.
Biorąc pod uwagę to, co powiedzieliśmy też przed chwilą, że zaczynają Ukraińcy cierpieć na brak wyszkolonego i zgranego wojska, uważam to za błąd taktyczny i ja bym oddał ten worek, poczekał chwilę, wykorzystał ten czas do ustabilizowania się pogody i przygotował kolejną kontrofensywę na kierunku, który powinien zaskoczyć Rosjan. No właśnie. Ten czas do tych przygotowań to właśnie na początku panu powiedziałem, skupić się, skoncentrować na działaniach nocnych. Proszę zauważyć, że większość filmów na YouTubie pokazujących różnego rodzaju sytuacje, to są filmy z dnia. No oni, nie wiem, czy nie walczą w nocy i po prostu śpią, odpoczywają, ale no trzeba by było tutaj poprzestawiać ten kalendarz, czy ten zegar. Jak mamy zegar biologiczny, to przestawmy zegar bojowy, nazwijmy to tak, i zmieńmy to. To znaczy oni niech to zmienią. Pchanie elitarnych jednostek tam w taki kocioł jest błędem taktycznym. No. To wcale nie musi być porażka, bo takie wycofanie, profesor Koziej to nazywa ucieczką do przodu, no tu by była to jednak ucieczka do tyłu, ale w sensie tylko i wyłącznie geograficznym, w sensie taktyczno-operacyjnym byłaby to ucieczka do przodu, przygotujmy, przegrupujmy wojska na zupełnie inny kierunek, zaskoczmy. Tak jest. No dobrze, panie generale, będziemy śledzić oczywiście w historii realnej dalsze postępy obu armii pod Awdijiwką i to, co się dzieje na froncie. My już musimy kończyć naszą rozmowę, bo strasznie długo pana trzymam przy komputerze, ale ostatnia sprawa, bo pytam teraz moich gości o najgorętszą dyskusję Polski, która teraz się toczy. Więc panie generale, na koniec, CPK tak czy nie? A wiecie, co mi pan zadał pytanie, to powiem tak, to powiedzą, że stygmatyzowany przez poprzednią ekipę. Ja może tak, z punktu widzenia wojskowego moim zdaniem CPK powinno powstać, bo ja wiem, zaraz ludzie powiedzą, przecież mamy lotniska tu, tam i tak dalej, i tak dalej. Tak, te lotniska będą, zanim dojdzie do uderzeń, bo będą wykonywane uderzenia na pewno, będą obciążone innymi zadaniami. Dla poprawności operacyjno-strategicznej ja posłużę się przykładem bazy w Ramstein i tego sektora lotniska i w ogóle lotniska w Ramstein i we Frankfurcie. No to jest właśnie po to stworzone, żeby odciążyć lotniska stricte sił powietrznych, te lotniska bojowe i tam skupić cały wysiłek logistyczny. Mało tego, w Ramstein jest dowództwo, 13 dowództwo bodajże, wsparcia Teatru Działań Wojennych. Mówię o Amerykanach. Amerykanie mają te dowództwa walczące i mają takie dowództwo JUKOM, które odpowiada tu za obszar Europy. I to dowództwo w Ramstein jest odpowiedzialne za realizację zadań związanych z zabezpieczeniem i wsparciem logistycznym wojsk amerykańskich wykonujących zadania w Europie. I teraz ponownie wracamy do ciężaru. To zostało zrobione tam po to, bo gros sił amerykańskich w Europie był właśnie na terytorium Niemiec. Teraz to się przesuwa ku wschodowi i ten center of gravity, jak to się mówi, jest przeniesiony na nasze terytorium, więc logika podpowiada, żeby skrócić łańcuch dostaw logistycznych. Takie coś jak CPK pod względem militarnym powinno powstać. Ktoś tam ja po tym wywiadzie gdzieś tam powiedział, no przecież mamy lotniska, tak, tylko tu chodzi o to, żeby z takiego CPK, proszę popatrzeć, ile odnóg szybkiego transportu drogowego i kolejowego odchodzi. Nie ma tam ani tego w Powidzu, nie ma tego w Świdwinie, nie ma tego, nie wiem, czy Kraków Balice posiada, wydaje mi się, że nie. Chociaż ma drogowo, jest dobrze położone, natomiast no CPK i by miało szybką kolej i sieć dróg, gdzie praktycznie w każdym kierunku można rozwieźć. Kurczę, bardzo przekonujące argumenty rzeczywiście, wojskowe spojrzenie na
tą sprawę, a nie cywilne. Także dziękuję panie generale za ten cenny głos i w ogóle dziękuję za całą rozmowę, jak zawsze konkretnie fachowo, ale również z humorem. Bardzo lubię te nasze rozmowy. Panie redaktorze, dziękuję bardzo. Przepraszam, ja jestem trochę podziębiony, mam zapchane zatoki i gardło mnie trochę pobolewa, więc ten głos mój taki jest i muszę tu co chwila popijać witaminę C. Nie jest to inny trunek, absolutnie. Obiecuję, że przy następnym spotkaniu, mam nadzieję, już będę 100% sprawny pod względem audio. Pod względem wideo nic nie da zrobić, to tylko będzie gorzej. Panie generale, bardzo, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był generał Jarosław Kraszewski, były dowódca wojsk rakietowych i artylerii. Bardzo dziękuję. Kłaniam się, pozdrawiam wszystkich. A ja bardzo państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka i przypominam, że partnerem tego wydania Historii Realnej jest Hammer, producent super wytrzymałych telefonów, między innymi najnowszego modelu Iron V. Naprawdę super pyłoszczelny, odporny na uderzenia i uwaga, wyposażony w noktowizję, a więc praktyczny i świetnie sprawdzający się również w codziennym użytkowaniu telefon. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest Pomelo, czyli catering pyszny i zdrowy, który pozwoli Wam zaoszczędzić czas. Informacje o rabacie znajdziecie Państwo pod spodem. Kciuki. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Powiedziałem last but not least, ale jeszcze jeden kciuk. Oczywiście dla Hammera. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.